Trzeba, aby rodzina stanęła zdecydowanie w obronie czystości swoich progów domowych, w obronie godności każdej osoby. Brońcie czystości obyczajów w waszych ogniskach domowych i społeczeństwie. Im czystsza będzie rodzina, tym zdrowszy będzie naród. Tak powiedział przed wielu laty święty papież Jan Paweł II. Stajemy wraz z Tobą, Ekscelencjo, zanosząc ogromne dziękczynienie Bogu za obecność Jezusa i Maryi na tej ziemi. Chcemy dziękować wraz z Tobą, że z Bożej woli nasza parafia i sanktuaria stały się szczególnym miejscem łaski. Tu będziemy nadal chronić nasze rodziny i prosić Boga, by stale uczył nas miłować się nawzajem. Maryja, Królowa Rodzin, niech otacza swoją mocą rodzinę całego Kościoła i nadal prowadzi nas do Jezusa. Pozdrawiam wszystkich pielgrzymów tego miejsca i tego dnia. Jesteście u Matki Królowej Rodzin. Witajcie. Witajcie wszyscy. Ona zbiera nas wszystkich stroskanych, utrudzonych, niepewnych i zaprasza, aby rozważyć wielkie sprawy, które uczynił nam Pan. Tu, do sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin, przychodzimy po nadzieję i siłę łaski. Tu jest moc. Nasze dzisiejsze świętowanie prowadza nas na drogę wiary i nawrócenia. Jak powie papież Benedykt XVI, dziś Maryja przychodzi na spotkanie z nami, by wskazać drogi odnowy życia naszym wspólnotom rodzinnym i każdemu z nas. Przyjmując jej Syna, którego ona nam ukazuje, zanurzamy się w żywym źródle, z którego wiara może czerpać nową siłę, a Kościół może się umocnić, by z jeszcze większą śmiałością głosić tajemnicę Chrystusa. W Kościele patronuje nam w tym roku święty Albert Chmielowski, który zwykł mawiać, po co się niepokoić, wszak Bóg w nas, a my w Nim, a poza tym wszystko inne tak mało znaczące. Dlatego trzeba nam być dobrym jak chleb. Dziękuję za obecność i przewodniczenie dzisiejszej liturgii księdzu biskupowi Wiesławowi Śmiglowi. Witamy go pośród nas. Wspólna modlitwa, księże biskupie, niech spoi nasze małżeństwa i rodziny. Przekaż nam Boże Słowo. Podziel się nim. Niech będzie inspiracją na drogach naszego powołania. Niech te powołania umocni. Nakarm nas Bożym ciałem. Niech będzie źródłem siły na dobre i święte życie. Bądźcie pozdrowieni, drodzy bracia, w kapłaństwie Chrystusowym. Dziękuję za pielgrzymi trud wam wszystkim, którzy przybyliście tutaj z parafianami waszymi. Podziękowanie składam wszystkim kapłanom, diakonom tu obecnym na ręce księdza dziekana Jana Ostrowskiego z Lipusza. Jest okazja, żeby skorzystać z łaski sakramentu pojednania i pokuty przy wejściu na plac Jana Pawła II. Warto skorzystać. Witam obecnych tu przedstawicieli życia konsekrowanego. Pozdrawiam wszystkie siostry zakonne. Pięknie dziękuję za obecność, a przez to za ten znak waszej przynależności do Pana i Jego Matki. Witam przedstawicieli władz. Pozdrawiam władze Najjaśniejszej Rzeczpospolitej w osobie pana senatora. Władze wojewódzkie w osobach radnych sejmików województwa pomorskiego. Władze samorządowe kościerzyny naszego miasta, gminy i powiatu. Dziękuję wszystkim za obecność. Będziemy prosić naszą patronkę, patronkę naszego miasta, aby wyprosiła nam moc łaski w jedności i dobroci każdego serca, by dobro mieszkańców tej naszej kaszubskiej ziemi była pomnażana. Dziękuję, że
o to się wspólnie troszczycie. Witam wszystkich pielgrzymów, którzy przybyli tu pieszo. Dziękuję za pielgrzymkę z Niedamowa, która po raz 10 wędrowała tu do tronu Matki Bożej w liczbie 173 pątników na czele z księdzem proboszczem. Dziękuję wam za wasz pielgrzymi trud. Dziękuję pielgrzymom z Lipusza na czele z księdzem dziekanem Janem Ostrowskim, która w liczbie 105 osób przybyła również na nasze świętowanie. Dziękuję wam. Dziękuję pielgrzymom pierwszym Lubiany, którzy wraz z księdzem proboszczem Mieczysławem są tutaj i przywędrowali w liczbie 70 osób. Dziękuję wam za wasze wędrowanie do Maryi. Przybyliście tutaj z różnych stron, niekiedy nawet dość odległych. Dziękuję wszystkim, w jaki sposobkolwiek żeście się tu dostali, czy autokarami, czy pojazdami, czy też przyszliście tutaj z naszego miasta. Dziękuję za obecność tu u Matki Bożej. Pozdrawiam wszystkich młodych, nade wszystko tych najmłodszych przyjaciół Matki Bożej. Szczególnie wy w białych szatach, które w tym roku przyjęłyście Pana Jezusa po raz pierwszy w Komunii Świętej. Raz, że pięknie wyglądacie, a dziś po Komunii Świętej oddacie w akcie zawierzenia Matce Bożej wasze całe życie. Pięknych wakacji życzymy wam. I nie zapominajcie o spotkaniu w niedzielę z Panem Jezusem na mszy świętej. Pozdrawiam wszystkich rodziców, nauczycieli, wychowawców i katechetów. Niech Matka Boża pomnaża łaski w waszym powołaniu. Dziękuję za obecność duchową z pielgrzymami wyjątkowymi, którzy dzięki bezpośredniej transmisji naszego diecezjalnego Radia Głos modlą się z nami. Tą drogą pozdrawiam wszystkich chorych, cierpiących i samotnych. Modlimy się tu o Matki Bożej, o umocnienie i wytrwałość. Bracia i siostry, drodzy pielgrzymi, pozwólmy dobremu Bogu przemieniać nasze serca. Zabierzmy, zabierzemy na koniec tej Eucharystii Maryi Królowej Rodzin nas samych, życie i powołanie nasze. Niech wstawia się u swojego Syna za nami. Ekscelencjo, księże biskupie, niech sprawowana pod twoim przewodnictwem święta liturgia jedna nam, wyprosi łaski, o które tu przeszliśmy błagać. Prowadź nas drogami wiary. Wasza Ekscelencjo, najdostojniejszy księże biskupie, w imieniu Rady Miasta, samorządowców, również pana burmistrza, który osobiście przywita, Bóg zapłać za sprawowanie dzisiejszej Eucharystii, za umocnienie nas Słowem Bożym. Również Bóg zapłać za objęcie patronatem tego wielkiego wydarzenia, które będzie miało miejsce o 19 w naszym kościele. Bóg zapłać za dobro, które płynie z pęklina na naszych parafian. To dzisiaj przeżywamy wielkie święto, święto Matki Boskiej Kościerskiej Królowej Rodzin, która sprawuje nad nami opiekę. To Rada Miasta swoją decyzją przyjęła Matkę Boską Kościerską Królową Rodzin jako patronat nad mieszkańcami wiernymi naszego miasta. Bóg zapłać za to dobro, które płynie na nas z tej łaski Bożej. Przewielebny księże biskupie, pozwól, że w tym miejscu również podziękuję naszemu prałatowi Antoniemu Bączkowskiemu za dobro, za zaangażowanie, za przygotowanie tej wspaniałej uroczystości, którą dzisiaj tutaj przeżywamy, gdzie będziemy wzmocnieni duchowo. To on objął jakby swoim patronatem całość przygotowania tej dzisiejszej imprezy, tej mszy świętej, którą za chwilę będziemy duchowo przeżywali, jak również koncert, który będzie wieczorem. Dziękujemy ci, księże prałacie, za to dobro, za opiekę nad wszystkimi parafianami,
nad mieszkańcami naszego miasta za to zaangażowanie, za ten trud włożony w to wszystko. Bóg zapłać. Również w tym miejscu pragnę podziękować proboszczom, księżom, osobom, które zaangażowały się w przygotowanie tej całej uroczystości. Serdeczne Bóg zapłać, niech łaska Boża Kościerska ma nas wszystkich w opiece. Pragnę dodać również, że wieczorem my wszyscy powinniśmy uczestniczyć w tym wspaniałym koncercie, który będzie miał miejsce o 19 w naszym kościele. To przecież dzisiaj jest również nie tylko odpust Matki Boskiej Kościerskiej Królowej Rodzin, ale również też jest uroczystość jubileusz kościoła, tutaj parafii Świętej Trójcy. Myślę, że wszyscy powinniśmy brać udział w tym wielkim wydarzeniu, bo to młody kościerzak Szymon Sutor skomponował muzyczną mszę ku czci Matki Boskiej Kościerskiej. To on dał dowód, że należy tak przygotować, abyśmy czcili tą naszą Królową Matkę. Jeszcze raz przewielebny księże biskupie, Bóg zapłaci. Dziękujemy księdzu Wiesławowi między innymi za to, że będąc w Kościerzynie, ucząc w tamtym czasie religii, wychował wiele pokoleń młodych ludzi, którzy obecnie mają i założyli już rodziny. I dają świetny przykład, jak w chrześcijańskiej Polsce i w naszej tradycji powinno wyglądać życie rodzinne, życie domowe, piecza. Za to wszystko dziękujemy księdzu Wiesławowi i wszystkim księżom, którzy wykonali tak ciężką i dużą pracę, aby wychować tyle wspaniałych pokoleń kościerzaków, którzy swoim przykładem dają teraz przykład, myślę, nie tylko Kaszubom, ale całej Polsce. Za to wszystko dziękujemy. A przede wszystkim dziękuję wszystkim mieszkańcom, wszystkim pielgrzymkom i pozdrowić też za pośrednictwem Radia Głos wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchają. Wielkie Bóg zapłać. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia, na ołtarzu naszego Pana Jezusa Chrystusa składamy wszystkie sprawy tej wspólnoty parafialnej, miasta, Kościerzyny, ale składamy również prośby o nasze rodziny. Składamy całe nasze rodziny na ołtarzu i prosimy Jezusa Chrystusa, aby swoją łaską przepajał każdy dzień życia małżeńskiego i rodzinnego. Dzisiaj stajemy razem z Matką Bożą Kościerską, ponieważ wiemy, że ona jest najpiękniejszą i najlepszą przewodniczką i to ona prowadzi nas do Jezusa Chrystusa i ciągle powtarza te same słowa. Zróbcie wszystko, cokolwiek powie wam mój Syn. Te wszystkie sprawy złóżmy na ołtarzu Jezusa Chrystusa i abyśmy mogli z czystym sercem uczestniczyć w tej najświętszej ofierze, uznajmy przed Panem Bogiem, że jesteśmy grzeszni. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Amen.